Wiecie, jaki jest najgorszy podgatunek człowieka? Myślicie, że mam na myśli te sebiksy, które chodzą po twoim osiedlu i drą się, że jebacie UKS? A może ci pierdolni antyszczepionkowcy, albo jeszcze lepiej, fanatycy doktora Zięby? Taki chuj. Najgorszy, najbardziej zdegenerowany i najmniej zasługujący na szacunek typ człowieka to kurwa czytelnik. Nie dowierzacie? To wejdźcie na pierwszą lepszą grupę książkową na fejsie. Tam się roi od takich zwyrodnialców. Mówisz, że osoba pochłaniająca książki powinna być błyskotliwa i mieć poczucie humoru? Spoko, tam wszystko to znajdziesz. Na przykład mnóstwo humoru, który opiera się na gloryfikowaniu czytelnictwa ponad wszystko inne. Pełno tam zapuszczonych bab po trzydziestce, które nieustannie udostępniają obrazki, których treść brzmi po co mi miłość, jak mam książki? Albo jakieś pierdoły na temat tego, że czytanie jest atrakcyjniejsze od zadbanej figury. Spoko! Nawet mogłoby być, gdyby z faktem, że czytasz książki, faktycznie szła jakakolwiek kurwa inteligencja. I to całe atencjonowanie się czytaniem. Haha, patrzcie, ten debil siedzący w autobusie obok siedzi na telefonie, a ja czytam. Jak ja nie mogę znieść ludzi, którzy nie czytają książek. Jak można nie czytać książek? Ja p***ole, ogarnijcie się. Najlepsze są w ogóle grażynki, które są przeciwniczkami e-booków i audiobooków. Jak taka wyruszy na krucjatę przeciwko nim, to się nikt nie pozbiera. Jak można czytać na tym gównie? Przecież to wzrok się męczy. Nie ma tego zapachu książki, nie można jej poczuć. No i jak można słuchać książkę zamiast jej czytać? Przecież to kompletnie zabija doznania! O pastach już nie wspominam. Jeszcze do narzekania na to, że filmy są gorsze od książek. No jak oglądasz adaptację w rodzaju Igrzysk Śmierci albo Więźnia Labiryntu, bo na nic innego nie stać twojego ograniczonego umysłu, to się nie dziwię, że narzekasz. Taka grażynka nie dopuści do siebie faktu, że istnieje coś takiego jak film mający więcej wartości od książki, bo żaden film nie będzie przekazywał tyle, co jakakolwiek książka. Do ciebie mówię, Kubrick, ty chuj. Nie piszesz książek, to nie pierdol, że cokolwiek przekazujesz, bo przekazujesz co najwyżej chuj do dupy twojego odbiorcy. Nie to, co moja kochana seria o wampirach albo Greju, bo to są książki, które wymagają czegoś więcej niż bezsensownego przesiadywania przed ekranem. Wymagają wyobraźni oraz inteligencji, której tobie co najwyżej brakuje. Ile książek przeczytałeś w ostatnim tygodniu? Dwie? Jedną? Ja 10, ty p***na amebo umysłowa. Co więcej, jestem po... I zamiast sprzedać część książek, wolę użalać się nad sobą, jak to nie mogę ich zmieścić na półce, tak jest ich dużo. Patrzcie, jaka jestem oczytana, a wy ile macie książek w biblioteczce, co? 200? XD! Marzy mi się, żeby wszyscy ci atencyjni czytelnicy upadli i sobie głupie łby rozwalili.